Specyficzne zdolności części dzieci autystycznych czy z zespołem Aspergera. Warto je wspierać. Jak wspomniałam w jednym z filmików, terapeuci często koncentrują się na pomaganiu w problemach takich dzieci, ale nam, rodzicom, zależy też na tym, aby to dziecko miało przyszłość, żeby mogło sobie zarobić, prawda, żeby mogło żyć normalnie i niezależnie. Dlatego bardzo warto w przypadku każdego dziecka, ale no w przypadku dzieci autystycznych w szczególności, wspierać ich specyficzne zainteresowania. Czyli na przykład, jeśli twoje dziecko interesuje się obsesyjnie dinozaurami, no to kupuj mu książki o dinozaurach, puszczaj mu programy o dinozaurach, kupuj mu zabawki dinozaurów i tak dalej. Ja tak robiłam z każdym zainteresowaniem mojego dziecka, bo z jednego przechodził do drugiego. Nie wiem, kim moje dziecko będzie w przyszłości, chociaż twierdzi, że chce być pilotem. Samoloty to jedna z jego pasji i umie rozpoznawać tam różne rzeczy w kokpicie. Oraz potrafi po kawałku ogona rozpoznawać, która to linia lotnicza. 9 na 10 przypadków zgaduje. Tak więc myślę, że to jest bardzo istotne, żeby pomagać takiemu dziecku, zwłaszcza w rozwijaniu zdolności oraz w takim ukierunkowaniu tego rozwoju z myślą, że jeśli to będzie jego przyszły zawód, jak może to, co może robić w przyszłości w tym zawodzie, tak to ukierunkować, żeby mogło to być potem kiedyś wykorzystane. Tak więc polecam takie działanie. Zapraszam na mój darmowy kurs na platformie astrosales.pl /kursy/online o autyzmie i zespole Aspergera. Ten kurs będzie stale rozwijany. Dziękuję za uwagę. Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.